Moje pytanie do Ciebie brzmi: która z tych dwóch liczb, które tutaj napisałem, 22,9% i pierwiastek z 0,45% jest większa? Która z tych dwóch liczb jest większa? No i zastanów się nad tym samodzielnie, może najpierw, zanim zobaczysz dalszą część filmu, wciśnij pauzę. No i możesz to zrobić na różne sposoby. Możesz to zrobić, na przykład, spróbować ambitniej bez użycia kalkulatora. Może się to da porównać. I określić, która z tych dwóch liczb jest większa. No, a potem możesz użyć kalkulatora i sprawdzić. No dobrze, a jak ja bym to zrobił? No, zastanówmy się, co to jest 22,9%. Procenty to są części setne, czyli to jest po prostu to samo co 0,229 229 tysięcznych. No to ja teraz to oszacuję przez jakąś liczbę tutaj z góry, bo mi się wydaje, że to jest mniej niż, niż to. No i sprawdzę moją hipotezę. Oszacuję to z, z góry, że to jest mniej niż 0,3 na przykład. Dlaczego tyle akurat? No to jest taka liczba, która na pewno zwiększa od tego. No i to jest taka liczba, którą łatwo jest podnieść w pamięci do kwadratu. I będziemy podnosić ją do kwadratu i porównywać z kwadratem tego. I jeżeli teraz ta liczba okaże się mniejsza od tej, no to będzie z tego wynikało, że ta liczba tym bardziej jest mniejsza od tej. No to porównajmy teraz, tak jak powiedziałem, 0,3 z tym pierwiastkiem. Z pierwiastkiem w 0,45. No tak jak już pokazywałem w jakichś poprzednich filmach, jak mam takie pierwiastki, to łatwo jest porównać te liczby, podnosząc obie te liczby do kwadratu. No to jak to podniosę do kwadratu, to będę miał 0,45 po prostu. Bo kwadrat z pierwiastka to jest ta liczba pod pierwiastkiem. No a ile to jest 0,3 do kwadratu? No jak to podniosę do kwadratu, 3 do kwadratu to jest 9. No ale tutaj mam przecinek dziesiętny, jedno miejsce w lewo od końca tej liczby, czyli w wyniku muszę przesunąć przeciwiek w lewo o dwa miejsca. mnożę. Dwie takie liczby, które mają jedno miejsce dziesiętne, czyli to będzie 0,09. Czyli to, co tutaj zrobiłem, to podniosłem obie te liczby do kwadratu. To, to podniosłem do kwadratu i to podniosłem do kwadratu. No ale teraz, no to jest oczywiste, że ta liczba jest mniejsza od tej. 0,09 to jest mniej niż 0,45. Czyli z tego wynika, że ta liczba jest mniejsza. Od tej, że ta liczba 22,9% jest mniejsza od tego, dlatego że ta liczba zielona jest mniejsza od 0,3, a 0,3 to jest mniej niż pierwiastek 0,45, a to wnioskowałem, podnosząc obie te liczby do kwadratu. No dobrze, tak jak powiedziałem, można też użyć kalkulatora do obliczenia na przykład tego pierwiastka. Albo mogę znowu wziąć tę liczbę i podnieść ją do kwadratu i porównać z 0,45. No to może tak zrobię najpierw. Czyli wezmę sobie liczbę 0,229, to jest ta zielona liczba. Jak ją podniosę do kwadratu, to dostaję 0,05. No to jest ewidentnie mniej niż 0,45. Czyli jak podniosę obie te liczby do kwadratu tutaj. No, po obu stronach tych nierówności, no to są ewidentnie po lewej stronie liczbę dużo mniejszą niż ta po prawej. No i mogę w drugą stronę też zadziałać, czyli wziąć 0,45 i wyciągnąć z tego pierwiastek. Pierwiastek z tego to jest 0,67, i tak dalej. No czyli to jest w przybliżeniu. Ta liczba to jest w przybliżeniu 0,67. Czyli to jest. 67%, a 67% to jest ewidentnie więcej niż 22,9%. Czyli pokazano tutaj różne sposoby porównania tych liczb. Różnie można do tego podchodzić, ale wynik oczywiście jest zawsze ten sam. No i warto sobie zdawać sprawę, że można różnymi drogami dojść do tego, żeby jakieś liczby z pozoru bardzo trudne do porównania ze sobą porównać.